Witam was tutaj, cześć, cześć za nas. Zapraszam was na kolejny odcinek z City Skyline w PlayStation 4 Mass Transit. I tak, zaczynamy od ankiety. Od razu z góry mówię, zaczynamy od ankiety. Oficjalnie już wam mówię, we wtorek pojawi się urodziny. Będą urodziny, różne tego typu atrakcje, będziemy świętować i się bawić. Ale jest też parę tutaj rzeczy. Dzisiaj, później, nie wiem dokładnie której, sprzedam wam oficjalny plan tego rozpiski, co o której godzinie będzie się pojawiać. Będzie dużo serii, ale nie wszystkie, ponieważ nie wyrobię z nich nagraniem na czas. Część może się po prostu pojawi w środę, ale większość będzie we wtorek. Już z góry mogę powiedzieć, że jeżeli mi się uda, to we wtorek około godziny, czekaj, która to będzie? We wtorek chwilę po północy, czyli dokładnie tak jak się pojawiło to w prawowitym odcinku ze City Skylines pierwszym. Pojawił się chwilę po północy, zaraz się jak pojawił na tekst Snowfall, od razu zrobiłem z niego live'a, jak go chwilę pójść wcześniej kupiłem. Dobrze, ale ankieta, z czego ankieta? Ankieta będzie live oczywiście, jak żeby się bez tego było. Z City Skylines z PlayStation 4, to będzie kolejny odcinek właśnie z tej serii. No i pytanie do was jest dosyć proste, o której godzinie będzie live? We wtorek, jakby ktoś się jeszcze zastanawiał, we wtorek będziemy sobie tutaj budować. Live nie będzie jakoś strasznie długi. Jakieś pół godziny, godzinka, ale mam nadzieję, że liczę na waszą obecność, bo w końcu to będzie z okazji okazji mojego pierwszego roku istnienia na YouTubie. Więc w końcu się udało nam dobić tej. I sądzę, że możemy zaczynać sobie nasz kolejny odcinek. Zaczynamy ze złą wiadomością, ponieważ zbliża się do naszego miasta burza, ale czytałem sobie chwilę wcześniej, co trzeba zrobić, żeby burza no nie była aż tak straszna. To tak, po pierwsze trzeba mieć dobry system z helikopterów, bo to powoduje pożary lasów i budynków. I po drugie trzeba mieć magiczny przepis na całe miasto. Zaopatrzenie w czujniki dymu. Nie, to nie to. Tak, czekaj. Piorun ochrony. Czy ja im... Tak, gdzie to było? Pamiętam, że to gdzieś było. Piorun ochrony. Ej, wyłączone? Co? Nie, nie, czekaj, trzeba to włączyć. Bo jeżeli jest pierunochron, to te budynki się nie palą. I tak, ogólnie będzie się to działo tu, gdzie jest wyższy, jakieś tam partie budynków. Na pewno walnie z raz czy dwa w ten budynek, to jest pewne po prostu. No i tutaj. Ogólnie nie jest aż tak źle, bym powiedział, tak? No tutaj trochę tych nowych dzielnic. I tutaj jedyne, co to trzeba zerknąć... Oj, właśnie, jesteśmy na minusie. Czekaj, a propos budżetu. Chciałem podnieść im podatki, ale... A tak właśnie patrzę, że... No może lepiej nie. Może tak na razie. Dobra, trzeba będzie to... Trzeba będzie jakoś skądś forsę znaleźć. Dobra, czekaj, co ja chciałem przejść? Co ja chciałem sprawdzić? Coś z tymi dzielnicami, ale już nie pamiętam co. A, helikoptery. To tak, oni tutaj mają własną helikopterę bazę. Jedyne co to możemy im tutaj dać jeszcze tą wieżyczkę, aby tutaj nam to wypatrywało, jakby się cokolwiek tutaj trzeba wpajczyć. A tak poza tym to nie powinno być aż tak źle. Tutaj jak się coś zacznie falić, to się umówmy, to jest daleko. O. Zaczęło już palać. I mnie tutaj ściągnęło, to znaczy, że zaraz coś tutaj rybnie. Wcale nie jestem do torowiska. A już myślałem, że outdoors. Okej, dobra, jest burza. Rypie piorunami. Oj, tutaj, tu się chyba coś zafalczyło. Jest, fajczy się. Helikoptery. Jesteśmy kiepsko z minus forsem tak poza tym. Czekaj, najbliższe helikoptery są tutaj. Na pewno już startują. Co? Halo. Ty, wieża. Działasz czy nie? Tak, wiem, że działa. I wiem, że się tutaj już rypie. Ja mam pytanie, czemu helikoptery nic sobie z tego nie dają? Jest pierwszy, no. Łaskawie. Dobra, dawaj, lecimy, panowie, lecimy. Okej, już pomijając to. Skąd, gdzie ty lecisz przez tą górę? Kolego, panie kolego. Ja rozumiem, że chcesz mieć okulujące ładne widoczki, ale jednak bym chciał, żebyś mi tu ratował. Ej, dobry on jest. Zobacz, i te drzewo również. Okej, trzeba będzie je usunąć. Panie kolego, gdzie pan leci? No to teraz polecisz pod tymi. Pod. A nie, przez. Okej, dobra, to jest co innego. Czy ty mi... Czekaj, on mi pokaże, dokąd leci.
Okej, dobra, rozumiem. To było najprostsze w linii prostej, gdzie mogłeś polecieć. Dobra, jasne, jasne. Jasne, oczywiście. Oczywiście to ciebie rozumiemy. Tak. No, pokaż mi właśnie jak. Bo to jest stan zbiorników. Jak szybko się napełniają. Mamy 0%. Aha, okej, dobra, szybko. Właściciel, wlot do pożaru lasu w pobliżu wieża pożarowa. O, fajnie. Szkoda, że nie mogę klikać na te baza helikopterów gaśniczych. Czy wieża pożarowa. To byłoby akurat fajne, ale... No niestety, nie mogę. Gdzie? Tu gdzieś się fajczy? Nie no, nie pokażesz mi, gdzie ty lecisz, ale... Ale szczerze powiedziawszy, jestem ciekawy, gdzie on leci. Bo to jest na pewno nie jest tam, gdzie ja chciałem. Okej, widzę, że już mamy jakiś problem. Że rzeczywiście niektórzy nie wydobili i mamy problem rzeczywiście z forsą. Chyba te piorunochrony są trochę drogie. Zdejmijmy je zaraz z miasta. Gdzie ty lecisz, kolego? Dobra, tutaj widzę. Oj, 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 oj. Dobra, tu się rzeczywiście trochę fajczy. Bym powiedział, że nawet nie trochę. Dobra. Ale tak, pokaż mi mapę zniszczeń, bo widziałem, że już jest jakiś problem. Zniszczenia. Dobra. Drut. No, no niestety nie działasz. Co znaczy... A właśnie, ogólnie druty. Druty to ulubione miejsce, w której zawsze walą pierun. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to tylko powiem. Jeśli w coś ma walony pierun, to druta. I jestem aż pod podziwem, że on tutaj się jeszcze cały trzyma, ale jego krew całkiem szybko wszystkie niszczą się druty. Czy tu jest stacja metra? Tak, to jest stacja metra. A tu miała być na przyszłość. Tylko, że przyszłości to my to nie mamy właśnie. Aha. Ciekawe, ciekawe. Okej, bo my mamy tutaj metro. Tutaj. Możemy... Tak, jak ten drony gdzieś tu jedzie. A, bo my mamy tutaj jakieś metro, jedzie. Okej, dobra. To poczekaj, możemy puścić w sumie. W sumie, czemu nie? Kolejną stację byśmy sobie zrobili tutaj, żeby były jakieś tam przesiadki, co nie? I tego typu rzeczy. O, właściwie tak jakby tutaj się to weszło, ale nie wejdzie. Dobra, dobrze. No cóż, szkoda. Dobra, tutaj. Pojedziesz sobie dalej. Tak, bo tu jakaś tam linia metra z tego co pamiętam jest. Dobra, czy nasz... Czekaj. Już się skończyło to? Okej, skończyło się. Dobra, pokaż mi raport. I wyłącz mi oczywiście płonące brak żadnych ofert. O, bardzo dobrze. Płonące budynki 7, płonące drzewa o wiele więcej. No to było do przewidzenia. Czujniki dymu. Piorunochrony w sensie. Bo to strasznie widzicie, jak mi tutaj obciążyło. I będzie zaraz wrócimy do zarobienia. Dobra, a my wracając do naszego metra. Nasze metro, jakbyśmy sobie to puścili jakimś cudem i by nam to poszło. A to nie jest łatwe, żeby nam poszło. Okej. Widzę, że gra ma jakiś tutaj kompletny problem. Co jest? A, tu jest jakiś problem z dnem. Okej, dobra, to może być. Okej. Co do dna się nie pytam, bo tam rzeczywiście mogą być jakieś dziwne jazdy. Mogą zabierać trochę rzeczy i takie tam. Dobra, to tak. Nasza linia meta ogólnie jest na bardzo przyjazny kolorek. Fioletowy, więc będziemy mieli proste, aby je tutaj poustawiać wszędzie. Będzie jechać tutaj. I jeżdżą, co by się im tutaj przydało, to oczywiście jest włączenie tego. No bo jak będzie tutaj już jechać linia meta, to warto byłoby, żeby tutaj się rzeczywiście zatrzymywała i dało się do tutaj podejść. No, tu przystanek. I tu przystanek. Okej, zadowoleni. No i ci na pewno też będą zadowoleni. Tu przystanek i tu przystanek, proszę bardzo. Dobra, to tak, wy tu macie na razie, z wami nie dyskutuję teraz już. Tak, tu ostatnio dawaliśmy im tramwaje i to jest strasznie mają problem z hałasem. Właśnie, jest na nasza kolej linowa. I tak, przeciągnąłem przez tą całą dzielnicę, jak tutaj możecie zobaczyć, kolej jednoszynową. Na razie nic z niej nie korzysta, ale sądzę, że całkiem ładnie tutaj mi przeszło. I tu jest naszego przyszłego lotniska, którym może na live byśmy się zajęli. Nie wiem. To zależy od nas, tak? Kiedy, co i jak godzina i popatrzymy. Dobra, jest jakiś tam popyt.
I może się zajmiemy póki co popytem. Tak, żeby nie kręcić tutaj zbyt dużo. To tak. Dajemy sobie tutaj. Tutaj być się. Tak, ogólnie tutaj, tutaj, żeby nie było, to tu będzie stop. Tu będzie po jednej i po drugiej stronie będą stopy. No, to dajmy sobie tutaj stopa, bo tu on już będzie na przyszłość. Ale tutaj też będzie, bo tutaj też się przyda. Dobra, no i stąd będziesz już sobie spokojnie płynąć. O, trzymając dotąd. I tutaj... Czy ty mi chcesz powiedzieć, że tu się nie podłączysz? Okej. Dobra, rozumiem, mamy problem, Houston. No, to się podłączy, czekaj. Podłącz mi to od tej strony. O, będzie lepiej wyglądać. I tu jest problem, tu nie chcesz podłączyć tego. Dobra. Możemy nawet takim zygzaczkiem tu popłynąć. A co mi tam? Dobra, no i tak, to mamy parę nitek, które płyną sobie tędy. I tu będziecie mieli stopa. Póki co, obydwie nitki będziecie się łączyć. Są swoje nagrody, tylko teraz myślę. To... Bo tak, bo wszystkie statki płyną albo tutaj, do tego centralnego portu, albo tu. Ale... I stąd już się rozpływają na wszystkie strony świata. Że tutaj by się też przydał taki duży port. Ale może bez przesady. Chociaż, tak teraz myślę. Czekajcie, bo najbliższy jest tutaj. Dobra, ten nie, to może dajmy duży. Może coś w tym jest. No to wybórz to. Wybórz to. Zobaczmy, czemu to wyjdzie po prostu. Może od tego zacznijmy. No, o, no, 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 właśnie. Dobra, aby on tutaj wlazł, to trzeba po prostu to wybudować, aby tak, żeby chciał tu wlazł. Czyli dać tu im prostą. Prosta, 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 smaczna i prosta. Dobra. Widzę, że masz problemy. Spokojnie, spokojnie. Ja ci pomogę swoimi problemami. Ja nie takimi rzeczami się robiłem, tak? Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Dobra, tutaj nie podłączymy tego tak prosto, ładnie. Jakbym to chciał zrobić, ale tak. Już się to powinno udać. Czekaj. Ja, tutaj włączmy sobie już nasze linie pomocnicze, siatkę i wszystko i Bóg wie co. I tutaj sobie... Jak chcę to ładnie podłączyć, to daj mi tu krętą, a nie dowolną. O, dokładnie. Dobra, no i tu powinno mi to wejść. Dokładnie, o tym mówiłem. Dobra, no i stąd. Daj mi tu już dowolną. Żebyśmy tu zaraz jakiś cudów... I tak cuda na gwoździu potrafisz zrobić, dobra, niech ci będzie. Tak, tu z tego co pamiętam da się jakoś zrobić, zakręt, dokładnie. I tutaj, dobra. To mamy zrobione. Dalej. Tak, na pewno te nasze statki stąd będą musiały tam popłynąć. W sensie, że tu. O, dokładnie. Ciach. Ogólnie ta cała niebieska linia jakiś czas zniknie. Będzie trzeba ją całkowicie przebudować. Nie, nie kupujmy na razie nowego kawałka ziemi. Nie. Nie łudź się. Hej! Oj. Hej! Ojejku. Ajajaj. I... Dajmy sobie... Nie, poczekaj, bo tu jest stop, tak? I tutaj nasze wszystkie nitki, niestety... Chyba to nie jest dobry pomysł, żeby wszystko tutaj podpływały. Tak, właśnie tak widzę. Chociaż teraz tu jest jeszcze więcej tego, bo płyną inne różne kolorki. Dobra, na razie to tak zostawmy, jak to wygląda. Tak, bo niebieskie się tutaj coś jest niebieskie... Coś niebieskie różnie jeżdżą. Okej, dobra, zaraz się tym zajmiemy, mam pewne do tego też pomysły. Ale jedno najważniejsze. Bo tak, możemy sobie to podłączyć 100 z tym, ale sądzę, że to jest zbyteczne, skoro tutaj jest port. Ale ten z tym, to jest akurat coś, co, czym moglibyśmy się teraz zająć. Czekaj. Tylko tak, musimy sobie dać tu, aby to w miarę jakoś tak wpłynęło. O! Żeby to mi ładnie tutaj przeszło. Tędy. Tędy, a tu jest ta linia meta, tak to się zastanawiając, co to jest pod spodem, to jest linia meta. Dobra, no i stąd byśmy sobie puścili ładną, prostą linię. Do ciebie, okej, dobra, ładnie płyniesz, to dobrze. I tutaj z powrotem.
Ładnie, ładnie, dobra, wspaniale. Tak, tej linii nie da się nikogo, nie przewiduję, żeby były jakieś tłumy. Natomiast co im tu postawimy teraz? No jak to co? To. Ten magiczny budynek, z którego wypływają wszystkie statki, bo on tu jest niezbędny przy tym tak wielkim, masywnym jeziorze. Tutaj nie ma właśnie żadnego takiego swojego masywnego. A to jest aż dziwne, że skoro tutaj tyle statków pływa, to my im tu żadnego czegoś takiego nie postawiliśmy i właśnie to zmieniamy. Będziecie mieli tutaj. No ma to tak. Tu do wypływu raz. Tutaj damy wam do wpływania. Nie, tutaj. Tu chyba mi się. Czekaj, tu mi się nie uda chyba. A jakby się udało, to byłoby dobre. No ma, no niestety nie chcę. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, czegoś takiego to ja nie chcę. Ha. Nie ma, nie ma, nie ma. Jak ja nie chcę, to też nie będzie. Nie ma, za dużo dzisiaj statków. Dobra, to tak, to byśmy mieli w ten sposób. I stąd. Nie, stąd. Będą się rozpływać na wszystkie strony, bo też musimy zrobić tak, żeby. O, dobra. Tu jest ładny zakręcik. Dalej. Tu jest trochę duża, długa przestrzeń bez żadnego połączenia, ale dobra, niech wam będzie już. Stąd będzie po prostu takie połączenie. Tak, w przyszłości ja tu zrobię całkowitą przebudowę tego systemu morskiego, tak żeby tutaj się naprawdę ładnie to odbywało wszystko. Dobra. Sądzę, że póki co powinno to całkiem ładnie tutaj funkcjonować. Zwłaszcza, że mamy teraz tutaj to coś, które niestety trzeba podłączyć, no wiemy do wszystkiego czego. Ale jak podłączymy ciebie tak tu prostą wodą, wodę, no to jesteś tak blisko tego, że nie powinieneś marudzić. Prąd sobie pociągnąłeś i jest chwała mi. Dobra, dalej, tutaj. Linie pomocnicze. Jest, okej, jest. Dobra, złapmy to tutaj. I tutaj sobie wybudujmy kolejny kawałek wody. Bo wy tu też musicie niestety mieć wodę. Daj to, żeż. No nie, prosto, mówię prosto, a ten krzywo robi. Dobra, daj tutaj kawałek jeszcze. Dobra, tutaj na razie wam to wystarczy całkowicie, w 100%. Gdzie jest nasza droga z. O, dokładnie. Handel chce się mnie budować trochę, ale dobra. Zarabiamy znowu ładną force. Dobrze, bardzo dobrze. Ładne zielone będzie w moim portfelu. Dokładnie to, co chciałem mieć. I tak, wyłączmy tutaj linie pomocnicze i to. Czy jest jakakolwiek szansa? Wiesz, że wyłączę jeszcze siatkę, zapomniałem o tym. Żeby tutaj, tu mi się udało zrobić przejazd. Nie. Nie masz żadnej szansy. No dobra, no szkoda, tak powiem, szkoda po prostu. Zrobimy sobie tu po prostu zwykły zakręt. No taki zwykły, niezwykły, taki, no taki mój zwykły. Czekaj, daj tu krętą, aby mój zwykły wszedł, to tutaj daj krętą. Oj, tak. No. Widzę, że bez przesady. Bez przesady, bo nie wejdziesz. Dobra, tutaj ładnie wchodzisz. Ale dalej nie chcesz wejść. Okej, dobra, rozumiem. Rozumiem, będziesz ze mną dyskutować, ile wlezie. Co tego ostatnia oglądalność mi spadła filmów. Ale dobra. Na razie może być, tak? Bo i tak ostatnie odcinki się pojawiają dosyć nieregularnie. Nie, czyli ostatnio się odcinki czasami pojawiają. A teraz lepiej. Dużo lepiej to zabrzmiało. No ale tutaj to. No, no sorry, no sorry. Tutaj musi być przejazd taki. W sensie. O ten. No, musimy jakąkolwiek taką połączenie tego typu tu zrobić. No sorry. Sorry, memory. No bo tutaj to mi nie przejdziesz chyba. Okej. Możemy sobie nawet w ten sposób zrobić. W sumie nawet mi to chyba bardziej pomoże. Teraz tutaj będzie ciekawa jazda, bo będzie. O, dokładnie. Dobra, widzę, że trzeba bardziej podyskutować tutaj. Dobra, widzę, że tutaj jest mały, ludki problemik z organizacją, ale my go tu zaraz załatamy, tak? Co jak co? Problem to nie nasz problem. Co?
To ja żebym właśnie powiedział. Problemy to nie nasz problem. Ej, chwila. Jak mi tutaj tak ładnie wszedłeś, to w sumie możemy już takim już zostać. Dobra. To może być. Wróćmy do linii pomocniczych i do wszystkiego właściwie. I tak, stąd. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, widzę, że jest problem. Dobra. Powiedzmy, że dotąd. I tu później sobie odjedziesz. Okej, okay, dobra, jest całkiem ładny zakręcik, też bardzo tu wyłączymy skrzyżowania. I zaraz damy, żebyście się mogli tutaj budować, tylko najpierw zrobimy wam tutaj jeszcze... Nie, czekaj, tutaj jakiś monument możemy wstawić. A propos monumentów. Monument tu im jakiś wstawmy, tylko taki duży. Grand Central Terminal, 110 tysięcy. Może być, ale od tej strony, bo on będzie tutaj idealnie wyglądać. Pokaż. O, no. Jakby był prostopadle do tego portu, to byłoby jeszcze lepiej, ale niestety tutaj nie mamy aż tyle miejsca. Lokomotywialnie, ok. Miasteczko ruchu drogowego. Nigdy nie stawiałem. 100 tysięcy. Dobra, na razie to jeszcze na razie nigdy nie postawię. Czy tutaj jakiś mały budynek by mi wszedł? Poza strukturą przemysłu, którą kiedyś postawimy. Obserwatorium też jest zupełnie gdzie indziej do postawienia. Mamy tę egzotyczną, ale nie, ten egzotyczny to możemy postawić na przykład gdzieś tutaj, taki, tak żeby on się rzucał już w oczy, nie, nie, to nie tutaj. Dalej, o, możemy w sumie coś z tych budynków postawić też tutaj. Dobra, może być, w sumie czemu nie. Nie pamiętam dokładnie co to, jak to się nazywało, ale dobra. I dajmy sobie tutaj, abyście się mogli budować do woli, dzięki czemu dostarczycie im tutaj też jeszcze prąd. No, akurat wy się teraz zupełnie nie chcecie budować, co pokazuje dokładnie to, jak ja się potrafię dogadać z miastem. Chcą się budować ludzie i przemysł. Akurat wcale, przemysł możemy sobie tutaj rozbudować. Pokaż to. Bo tu jest trochę ropy jeszcze. Nawet to w miarę widać. Czekaj. Tu sobie podciągnijmy i będziemy mniej więcej widzieć, gdzie trzeba jeszcze rozbudować. To nie jest Industries, więc tutaj aż takiego ładnego przemysłu nie będę mógł zrobić. Ale no... Jakoś trzeba, tak? To tak, dajmy sobie tutaj... To możemy przedłużyć. To też. To tutaj. No i dajmy sobie tutaj jeszcze to. Na końcu tych dróg jakoś będziemy sobie to łączyć później. Oczywiście zdjemy wszyscy z główną drogą, ale na razie nad tym nie myślmy. Proszę bardzo, teraz dajmy też, by się mogli budować. Jak jest tutaj z wodą? Wodę podciągałem tam, gdzie chciałem pewnie. Nie, czyli tam, gdzie była potrzebna. Więc na razie niech będzie to w ten sposób. No, no i reszta powinna być. Jakby coś nad tym węzłem póki co cały czas planuję, jak go zrobić. O, 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 właśnie o tym mówiłem. Że oni tutaj lubią psuć sobie te wszystkie drudy. Ale jakoś macie prąd. A, na okrągło, dobra, może być. Dobra, tutaj jest dobrze. Wy na razie jeszcze nie macie prądu, ale wy za chwilę tu dostaniecie. Tak, bo tutaj już do was statki z tego co widzę płyną, no dokładnie. Czy chcieliby jakikolwiek statek wypłynął? Dwa. No to jestem pod podziwem. Jak mało. Dobra. Tutaj jest jakiś korek. Na co wy czekacie? Na co wy czekacie, żeż? Bo co, bo to nie ma prądu? Nie, 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 nie mam mowy. Nie będę tak z wami dyskutować, bo to nie ma prądu, to my nie działamy. Nie, nie, nie. Właśnie, czy ktoś korzysta z tej stacji metra? O, korzystają. I to nawet całkiem ładnie i tłumnie. Wow, 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 wow. Czekaj, oni przechodzą z tej stacji do tej stacji. Akurat tego się nie spodziewałem, ale w sumie to jest takie metro, które tutaj im się trochę może przydać rzeczywiście. No tak, przemysł się nie chce żaden budować. Nie, przemysł to się buduje. Nie. Czekajcie, bo chciałem sobie powiedzieć, wiem, że tutaj teraz tak latam strasznie i właśnie się czas nam kończy. Ale chciałem zobaczyć, jak nam ten nasze, o ten nasz tutaj to działa. Okej, okay, całkiem nieźle. No jeśli bym miał powiedzieć szczerze, to korków to ja nie widzę w ogóle. Zero. Prawda, drzewka trzeba jeszcze posadzić, ale tak pomijając to, to jest całkiem ładnie. Właśnie. O wilku mowa. Jakbym tu postawił... O, tu są ciągi. Okej, okay, dobra, nieważne. To tak, wracając do tego. Dajmy sobie lód, bo ludzie się chcą budować, a ja im nie daję tej możliwości. Tylko gdzie by ich teraz tutaj pobudować?
A to jest... A to inna bajka. Możemy gdzieś tutaj, bo tu jest lodowisko obok. Właściwie tutaj chciałem kiedyś handel zbudować. Ale tak patrzę, jeśli szczerze mam być, to tutaj chyba się nigdy nie wybuduje ten handel. Bo mamy dużo innych ciekawszych spotów, gdzie możemy ich wybudować. I tutaj taka drobna dzielnica mieszkalna mogłaby być dobra. Drobna, od razu mówię, drobna. Tutaj z góry mówię, nie będzie to jakieś nie wiadomo co. Może jakiś jeden monument możemy im tu trzasnąć. Ale poza tym, to naprawdę nie mam zamiaru im tutaj nie wiadomo czego stawiać. No a tu im podłączyliśmy drogi wszystkie. Tak, mniej więcej to powinno teraz działać. I tu się będzie wszystko teraz w miarę rozgrywać. Co ty mi tu już znowu marzysz, że to nie działa? I czemu tu się zrobiły światła? To jest jeszcze to ciekawsze pytanie. I czemu dostałem właśnie ta silneczko? A to już zupełnie nie wiadomo. A, podłączmy najpierw to. Tak, to jest główna droga do lotniska, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to będzie do lotniska. Coś mi tu lata przed oczami. Ale na razie nie. Okej. Spróbujmy ta silneczko. Zobaczcie, że tak nad wami się pastwi, ale... Głodny jestem. Oj, dawno nie jadłem. Już nie pamiętam kiedy. Wczoraj. Nie, tak akurat dosyć dawno. Dobra, jakiś monument. Jakiś monument tutaj się im spodoba. Miasteczko ruchu drogowego. Akurat obok jest autostrada. Będziecie mieli gdzie jeździć. A tu jest ładny spocik. Bum. Bum szakalaka. Jak to wygląda? Dobra, podłączę się do pytania, to zobaczymy bardziej. Natomiast jeśli coś bym tutaj jeszcze chętnie wstawił, to tutaj jest jeszcze jakieś trochę miejsce. A to nie wejdzie. Za tutaj na pewno nie wejdzie, hotel też nie. Kultura przemysłu to... Właśnie, tam przemysł teraz zbudowujemy. Możemy się tym zająć. Nie, to może lepiej nie tutaj. Czy to? Nie no, Expo mi tutaj nie wejdzie. Skądże znowu? No a tu są już duże budynki. Co to? Czekaj, na pewno mi tutaj jeszcze nic innego nie weszło. Chyba... A nie, to mi weszło jeszcze. Co to jest? Urząd podatkowy. O, idealne miejsce. Tak będziecie mieli zaciszne tutaj miejsce, to proszę bardzo. Dobra. Tutaj dajmy, abyście się wszędzie budowali. Tutaj tam wam damy jakieś biura od handlu. Trochę was wyciszymy, ale nie chcę tutaj jakiegoś nie wiadomo czego robić. Huku buku, bo się tutaj wybudujecie. Nie. Nie ma mowy. Tutaj akurat chcę, żeby w miarę to równomiernie tutaj się wszystko rozchodziło. Dobra, czekaj. Tutaj są połączenia. Okej, dobra, tutaj akurat nie jest jakoś tak źle z komunikacją. Jeśli coś, to możemy wpuścić Bambaya. Nie wiem, w jaki sposób odtąd. A, tą czerwoną linię przedłużyć. To jest dobry pomysł akurat. To jest nawet dosyć dobry pomysł, żeby pojechał gdzieś dalej. Ludzie, nie marudźcie mi tutaj, że jest głośno. Nie wiem, co ja tu wam mogę jeszcze postawić. Podstawówkę, proszę bardzo, mogę wam postawić. I nie zrzędzić mi, że tu jest głośno. Tutaj możemy wam średnio postawić szkołę. Tu podstawówkę. No a na parki to na razie nie liczcie, bo tutaj i tak macie tyle rzeczy poustawianych, że sądzę, że wam to całkowicie wystarczy. Dobra. To tak, jakby nasz tramwaj miał tutaj jechać, to bym go chciał jakoś tutaj fajnie puścić. A co to znaczy fajnie? No fajnie to znaczy, że jest to fajnie. Ale żebym to opisał. Co nam tutaj nasza kolej linowa jeszcze gdzieś biegnie. Czekaj. Zajmiemy się tą dzielnicą i dopiero później będziemy nad czymś myśleć. Nie, czy będziemy kończyć, jeśli już. Dobra, to tak, nasz Bambaj będzie jechać tędy. Dobra. Okej, i gdzie dalej? Może pojechać tutaj. Tu sobie skręcisz. Pojedziesz tutaj, przy okazji będzie ścieżka. O, dokładnie. Tu pojedziesz, dobra, i tak. Zanim tam pójdziemy, cokolwiek będziemy budować dalej. Ale co dzieło architektury, to powoli teraz będę więcej monumentów stawiać, aby do tego szybciej dobić. Jakby ktoś się zastanawiał, bo mówiłem, że mamy plany i takie tam rzeczy, teraz będziemy to budować, to tak
Ja o tym oczywiście myślałem i to będzie, ale powoli, tak? Nie możemy tego tak z buta ruszyć, bo się nam nic tutaj nie pojawi. Bo jeszcze nie możemy. Dobra, wracamy do naszych tramwajów. O, tu jest kolejka linowa. O, tej kolejce linowej to powiem szczerze, że zapomniałem. Tak, bo ona tutaj się tak biegnie, biegnie. A, i tu miała jakoś zjechać w dół. Tylko chyba zapomniałem o niej. Dobra, rozumiem. Rozumiem w miarę, że tu są problemy. Okej, tak, jeżeli byśmy to sobie zrobili. Nie, dobra. Byśmy tu sobie podnieśli to trochę. Trochę. Nie jakoś tam strasznie ładnie, dużo. Dobra. I wpuśćmy tutaj w tę dzielnicę już w sumie. A tu widzę, że jest problem. Możemy to puścić tędy. Okej. Dobra, no i tu sobie widzisz ładnie. Dobra, to jest akurat dosyć fajny patent. I tak. Tu tą dzielnicą do końca. I na końcu byśmy jakoś sobie zrobili zawrotkę, nie wiem, gdzieś tutaj czy coś. Pomyślimy zaraz o tym. Ale tutaj, jeśli już, to zrobimy sobie tutaj jeszcze taki zakręcik. Wiem, 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 to tak nie powinno wyglądać. Ale już niech będzie, tak. Zrobimy sobie po prostu takie ładne rondko, abyście mogli tutaj się kręcić wokół własnej The osi. Forest Uuu! Service has stated that there is a risk of an Oto imminent zaporze forest lasów. fire Halo, halo, nearby. halo, halo. Residents are advised to Kto wam avoid pozwoli? forested areas. A forest fire is Dobra, dobra, raging in dobra. the area. Nie maleć. Leave Jak jest campsites tutaj and z tree pożar? houses immediately. W miarę. Okej, okay, dobra, jest w miarę, to w miarę. Dobra, wracając z tego, co ja tutaj budowałem, czekaj, gdzie byłem? Byłem tutaj, przy tramwaju się zajmowałem. Dobra, to nasz tramwaj. Tak, tutaj teraz się pojawiły nowe miejsca z płyty dla handlu, bardzo luksusowe, zachęcamy serdecznie. Proszę bardzo. Buduj się do woli. Stąd nasz tramwaj sobie pojedzie tędy, 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 tędy. Okej. No i tak. Tu musimy jakoś to zrobić, nie wiem jeszcze jak. Albo tu zawrócić, albo tu zawrócić. Tylko żeby tutaj zawrócić, musimy tam jakoś dojechać. A to jest problematyczne, więc spróbujmy zrobić tutaj zawrotkę. Okej, widzę, że... Widzę, że nie będzie to łatwe. Jeszcze nie zacząłem dużo budować, a już jest problem. Tak, zróbmy to sobie tak. Tu zakręt. Dobra. Tam zrobione, teraz stąd zakręt. Dobra, czekaj, może kręta nam pomoże trochę. Dobra, chyba nam to nie wejdzie. Spróbujmy zrobić tunel. Tego się właśnie obawiałem. Tego się tu najbardziej obawiałem. Bo tu jest ten tunel. I my nie możemy go dotknąć. Dobra. Zrobimy to niestety w ten sposób, jakiego nie lubię. Czyli, że będzie bardzo, bardzo ostry zakręt tutaj na końcu. Chyba, że nam się uda go jakoś ominąć. Na czym jestem na dobrej drodze? Czekaj. Ciach. Czekaj, 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 czekaj. Okej. Daj to. I tak, przedłuż po pierwsze tą drogę. Nie, 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 to nie jest aleja, to na pewno nie będzie nigdy tutaj aleja. To jest ba... Właśnie tak się kończy, jak są granice w miastach. No się kończy walką. Dobra. Daj tutaj zawracanie. I tutaj stąd. Bardzo blisko, bardzo blisko. Zbyt mała odległość. Nic nowego. Dobra, teraz zróbmy sobie od tej strony. Czy to stąd to będzie jeszcze prościej. Dobra, zróbmy to już po prostu tak. Mamy to, mamy to. Dobra, no i tu sobie to jedzie nasza linia. Jedzie, 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 jedzie. I dojeżdżamy tutaj. I tutaj tak. Zanim zajmiemy się dokładnie jeszcze tym, tylko im wyciśnę tutaj. Właśnie, właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Teraz tak się zastanowię, że my wam tu możemy zrobić dojazd póki co. Taki pseudo. A jego tu pewnie nie będzie później.
Ale póki co nie widzę jakichś specjalnych problemów, aby tutaj mielibyście takie podłączenie. Dobra, ale mi to akurat chodziło. Dobra, teraz to trzeba wyciszyć już. Abyście mieli tutaj, proszę bardzo, wyciszenie. Tu. No i tutaj na pewno. O, dokładnie. A tak poza tym to wy jesteście tutaj całkiem daleko, bo tu się jeszcze nie chcą budować ludzie. Znaczy, w zasadzie to nic nowego. Bardziej to pomyślmy, jak stąd pociągnąć linię. To tak. Możemy puścić tędy i chyba to będzie najprostszy sposób. Żebyś jechał tędy. Autobus. Wiem, tu miałem tą naszą ładną drogę, ale no niestety. Okej, czy tu jest... Co to jest za budynek? Nie, tu można go łatwo wyburzyć, okej. Biura to są po prostu. To są po prostu biura. Swanego, dzisiaj siedziałem tak długo nad materiałem politycznym. Mam już go prawie zrobionego, jakby ktoś się interesował i był ciekawy. To tak będzie się pojawił na urodziny jakoś. Właśnie. Dobra. Tak. Tutaj sobie dajmy naszą drogę tramwajową. Proszę bardzo. Tutaj. Czekaj. Tu. Jakby tu mi to ładnie zjechało, ale nie chcę zjechać. Dobrze. Możemy z tym pogadać jeszcze. Czy byś mi tu łaskawie mógł podjechać do góry? O, mamy! Teraz tylko trzeba po prostu tutaj zmienić zakręcik. Tak, żeby to się ładnie podłączyło. Czyli tak. Cicho o tym. Forest, gdzie masz ten forest fire? Pokaż mi ten forest fire. Czekaj, jak mi teraz zaraz wszystkie tu mi to spłonie, to będę zły. Nie, na razie nie jest aż tak źle. Ale w ogóle dzisiaj jakoś tak strasznie dużo tych forestów i tych innych problemów mamy. Dziwne. Normalnie nic się nie dzieje, a dzisiaj jakoś tak... Dobra, puśćmy sobie naszego bambaja, bo czas nas nagli. A właściwie to usuniemy... Nie, czekaj, jeszcze nie możemy puścić. Teraz możemy puścić. Więc tak, usuniemy sobie naszą czerwoną linię. Tak, wiem, jesteście wściekli. No, no cóż, takie życie. Nasz bambaj będzie sobie jechać. Tu sobie zrobimy przystanek, proszę bardzo. Tak, on tu po prostu przejdzie przez tą dzielnicę. Kolejny dam wam tutaj do biura. No i tutaj. Właściwie... Nie, tak, tutaj na razie może być, bo to jest akurat chwilowy ten przystanek. Tutaj, o, ładnie, jak ładnie. Tu będzie blisko, ale niech będzie, bo tu jest akurat stacja kolejki. Tutaj jest miejsce do zawracania i dworzec, też niedaleko. Tutaj jakiś jest ładny budynek, to niech mają przystanek. Tu jest jakiś przejazd, też niech mają przystanek, ale po tej stronie. No i tutaj będzie kolejny przystanek. No i z powrotem. Jedziecie. Oj, tu jest długi dystans, ale dawa, niech będzie. Tutaj. Dalej, kolejny będzie tu. Tutaj. Tu jest dosyć ostry zakręt. Ale sądzę, że nie będzie to jakiś straszny do tramwaju problemów. Ogólnie tramwaje nie mają prawie żadnych problemów, więc... dobra, dajmy sobie tu kolejny przystanek. Albo nawet może być i tutaj w sumie. Tutaj. No i tu będziesz zjeżdżać. Tak, taką dziwną pętlę robi ten tramwaj. Ale już niech tak robi. Tak. Chociaż możemy się przynieść tutaj. Tak, dobra, niech będzie na razie w ten sposób. Dobra, no i tak. Pożar lasu. Wiem, że teraz jest jakiś tam pożar lasu gdzieś tam sobie w mieście. Tutaj się to w miarę ładnie tutaj powoli odbywa życie. Tutaj ta nasza kolej... Właśnie, pokaż mi... jak tam się miewa nasza linia. Okej, całkiem nieźle. I korzysta z tej linii dużo i niestety też jeździ dużo składów. Ale ogólnie nie jest źle. Jak tutaj ludzie korzystają z tej autostrady? Tak, bo jest to jak... Teoretycznie jest taki skrót, ale tu jest te rondo tak dobrze rozwiązane, że nie powinni mieć z tym jako takich. Ale widzę, że tutaj jest całkowicie, zobaczcie, tutaj idą ludzie, idą, górą i dołem.
Coś ja tu chciałem zrobić. Tutaj. Skończmy to tutaj, bo tutaj. Jakby mi się to udało. Ale niestety trochę wątpię. Zrobić zejście w dół. Do podziemi. Tak. Dokładnie o tym mówiłem. Bo my tu mamy. No ale no widzicie sobie dron. Bym zrobił po prostu gdzieś dojście, ale w sumie tak się teraz zastanawiam, że gdzie tu mogłoby być dojście. No ma, jak tam jest zegarek? Dobra, zegarek mówi 40 minut, to kończymy. Sterowiec. Nasza, ogólnie nasza linia sterowca, nie wiem czy wy też zauważyliście, kończy się tak bardzo nietypowym miejscu, że tutaj byłby dobry ciąg nasz, ale tutaj nie chcę im hałasować jakoś strasznie też. Z drugiej strony. I tu jest mój problem. Chcę, ale nie chcę. Ajajaj. Ja to mam po prostu problemy. Dobra. Tutaj nie, tu nie wejdzie. Tutaj jest nasze to, nie, 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 tutaj nie. Ale tutaj by gdzieś się sterowiec przydał. To jest po prostu taki ładny spocik. Dobra. Tak blisko nie wchodzi, to niech będzie tutaj trochę dalej. Długi dystans będzie leciał. Bo tutaj nie będzie żadnych stopów, bo nie ma tutaj po prostu miejsca. Ale dobra, nie będzie. Czyli co, nasz sterowiec stąd. Lecisz tutaj. Tutaj. A, całkiem nawet ładnie. No, bardzo dobrze. Czekaj. I przyciągniemy sobie ciebie. Tutaj, zobaczymy czy ktoś się tutaj w ogóle ucieszy z tego. O, ucieszyli się ci. Bardzo dobrze. Tutaj. Czekaj. Dodaj tutaj stop. W jedną i w drugą stronę. O, dokładnie. Ci też się cieszą. A czy ja tu widzę cały czas dobrze, że tu się nic dzisiaj nie budowało, a my tutaj spędziliśmy tyle czasu nad tą dzielnicą. Co? Serio? Dobra. Zróbmy to sobie podłączenie do tego. Akurat to musi mieć tutaj funkcjonalne, bo tu nam się te wszystkie statki zatrzymują. A tego bym tutaj nie chciał mieć na długą szometę. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, tak ogólnie można po prostu powiedzieć. Czy ten autobus? No bo może w sumie tutaj jechać w ten sposób. Co mi tam będzie? Tak, jeśli wam się podobało. A, no i jeśli jesteście jeszcze nowi, to tak tylko powiem, to możecie zostawić łapkę, zasubskrybować, żeby zobaczyć kolejne materiały. No i przy okazji zobaczyć moje urodziny, które się już będą niedługo odbywać. I będzie się działo. Oj, oj, na pewno, na pewno chociaż parę z was będzie zadowolonych. Tak? No tak. Dobra. Już się z wami pożegnałem, więc teraz tak na marginesie, tylko sobie tu wybudujemy kolejkę jednoszynową. Co nie? Ja już oficjalnie skończyłem odcinek, ale po prostu jestem tak bardzo chcę tutaj jeszcze to wybudować, że jeszcze to zrobię w tym odcinku nawet. Ale wy jakby coś już was poinformowałem, tak? Odcinek się oficjalnie już skończył, ale to jest tak po cichu, ja tam jeszcze coś chciałem zrobić. Ja tu i tak jeszcze jedną rzecz będę musiał zrobić zaraz, bo nie pozwolę sobie. Ale jakby coś, to się odcinek już skończył. Tak więc, żeby nie było podtekstów, że się później nie żegnam, ale... I tak pewnie się jeszcze z wami pożegnam za chwilę. No to takie przyzwyczajenie. Dobra. Tutaj, tutaj. I tutaj. Dobra. No tak, masz rację, gra. Padałoby to jeszcze podłączyć do sieci. Ale podłączyć do sieci trzeba przeciągnąć tutaj przystanek. Tak. I tu zrobić te przystanki, abyś się zatrzymywał. Dobra, tu jest dobrze, tu jest dobrze. No! W kolejnym odcinku zajmiemy się tą tutaj częścią. Znaczy, w zależności od tego, co będziecie robić, bo jeśli będzie to live, a na to się zapowiada, no to może się... Zajmiemy w końcu naszym lotniskiem. Pierwszym, największym, bo teraz są międzykontynentalnym. Ale tutaj jeśli chodzi o komunikację, to jest całkiem nieźle, bo mamy tu i las, i statki. I tu się pewnie będą przesiedlać. No i mamy tutaj jeszcze to, coś takiego, więc mamy do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. A, no i tutaj jeszcze przemysł zbudowaliśmy. Dobra. Cześć!